Helena sekretarka, właśnie. To jeszcze powiedzmy o tym, jak to bezpieczeństwo. No z jednej strony mamy tak, mamy zwiększone bezpieczeństwo, no bo mamy flankę wschodnią. Na razie to wszystko jest rotacyjne, ale są siły międzynarodowe, są Amerykanie. Ile jest na czarnej strudze światła w gazie? 4 razy. No bo stałość zakłada jednak to, że będzie trudniej podjąć decyzję ataku na sojusznika, gdzie rozmieszczone są stała infrastruktura i żołnierze danego państwa. Mamy na myśli superne carstwo, jakim są Stany Zjednoczone szczególnie. To jest ten wymiar międzynarodowy w zakresie militarnym. Jest wzmacniana polska armia, no o tym nie można zapominać. Kiedyś świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński powiedział: tak, mamy być mocni sojuszami. Mówił to chyba na 11 listopada, któregoś roku. Mamy być mocni sojuszami, ale Polska ma być mocna też jako Polska, jako samodzielny podmiot w zakresie bezpieczeństwa. Więc to wzmocnienie armii, słyszymy od pana ministra Błaszczaka, że ma być nowa dywizja na terenie Polski. Tak, 18 dywizja. I to o tym właśnie z jednej strony, ale z drugiej strony, no jednak Unia Europejska i sprawy związane z tak zwaną praworządnością, jedni twierdzą, że to praworządność, właśnie twierdzą, że to, co mówione jest z Polską, jest niepraworządne, więc tutaj pewnie w zależności od tego, kto z której strony siedzi, tak to będzie oceniać. Tutaj nie chcę wchodzić właśnie w kwestie takie polityczne dotyczące właśnie oceny, bo chodzi właśnie chyba o wymiar sprawiedliwości ojcu. Tak, natomiast tak, dlatego że to jakby skutkuje też procedurą artykułu 7, którą Polska gdzieś tam na swojej drodze teraz napotyka, a z drugiej strony staje się wygodną narracją dla opozycji mówienia o polexicie, czyli wycofania nas z jednego organizmu, jakim jest Unia Europejska. Tak, no ojcze, właściwie to są takie dwa czynniki. Jeden czynnik to jest no stricte polityczne. Brexit no, to dał nam taki nowy wymiar, jak gdyby, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale z tego, co pamiętam, władze polskie mówią, że my nigdzie się nie wybieramy, prawda? Więc tutaj wkładanie w usta polskim przedstawicielom, polskim urządowi pewnych słów, które nie wypowiedział, ja myślę, że no, nie jest działaniem dla dobra państwa polskiego, bo ja również myślę, że te kwestie, no oczywiście polityczne, wpływają na bezpieczeństwo państwa polskiego. Tutaj ojciec słusznie zauważył, że armia polska no, ostatnio jest wzmacniana, bo rzeczywiście, może podam taki przykład. Powstaje właśnie 18. dywizja, jej sztab ma się mieścić w Siedlcach. Dowódcą jest generał Jarosław Gromadziński. I dlaczego ta dywizja właśnie powstaje? Ponieważ, proszę zobaczyć, jest dywizja tutaj na północy, są dywizje, na przykład jedna w Szczecinie, druga na Dolnym Śląsku, a nie ma takiej jednostki, takiego oddziału, który zabezpieczałby kierunek wschodni. I dlatego no, władze polskie postanowiły, że ta dywizja powstanie. W jej skład mają wejść dwie istniejące do tej pory brygady. Pierwsza brygada pancerna i 21. brygada strzelców podhalańskich. Ale ojcze, zapomina się, że tam już dywizja istniała. Tam istniała na przykład w Lublinie do 2011 roku 3. brygada zmechanizowana legionów Traugutta, imieniem Traugutta. Dlaczego te jednostki rozwiązano?
no bo trudno mi jest tak wytłumaczyć. Wtedy mówiono o oszczędnościach, o tym, że nie potrzeba nam tyle jednostek, sztabów, ale nagle okazuje się, gdy jest jakaś trudniejsza sytuacja, trzeba to wszystko odbudować. To wtedy ja myślę, nie chcę użyć tutaj słowa głupota rządzących, ale na pewno to nie było działanie racjonalne. Teraz trzeba to wszystko odbudować. Trzeba zbudować nową właściwie brygadę, bo oprócz tych dwóch brygad ma jeszcze powstać trzecia, która wejdzie w skład tej 18 dywizji. I ojcze, to są olbrzymie pieniądze. Wtedy istniały bazy, były koszary, odpowiednia baza materialna, zaopatrzenie. To trzeba wszystko teraz odbudować, a to kosztuje podwójnie. I rzeczywiście myślę, że te działania są bardzo słuszne. Tutaj również kwestia odbudowy, na przykład, nie wiem, ojciec pewnie słyszał o Ślązaku. To jest taki okręt, okręt nawodny, który jest produkowany właściwie już, czy budowany od 2001 czy 2003 roku. Mamy 2018, proszę zobaczyć, to jest 15 lat około budowy okrętu i ten okręt dopiero ma być gotowy w 2019, więc no, to trzeba przyspieszyć, to trzeba właśnie dość skutecznie zrobić, ażeby no, ten potencjał zwiększyć. I myślę, że w ostatnich 2-3 latach no, Armia Polska no, przeżyła pewien okres rozwoju, ale niestety no, trzeba kontynuować niektóre programy, trzeba no, podjąć pewne decyzje. I tutaj chodzi też o na przykład okręty podwodne, program Orka. Trzeba podjąć decyzje dotyczące czy też śmigłowców, więc to naprawdę są wyzwania, ale rzeczywiście widać postęp. Też widać na przykład postęp w programie Wisła. To jest system Patriot, właśnie ostatnio zakupiony w Stanach Zjednoczonych. Teraz jest jeszcze jeden program, który wyzwala bardzo dużo emocji. To jest program Homar, to jest program artylerii rakietowej. I rzeczywiście no, musimy się, czy rząd musi się skupić właśnie na osiągnięciu pewnych no, korzyści też technologicznych dotyczących właśnie tego systemu, ażeby on również był produkowany. No, są dwa kraje, które oferują nam te systemy, to są Stany Zjednoczone i Izrael. No, trudno powiedzieć, jaka oferta jest w tej chwili bardziej, jak to powiedzieć, atrakcyjna dla państwa polskiego. Trwają negocjacje, ale no niestety trzeba będzie podjąć, no mam nadzieję, w krótkim okresie czasu no, te męskie decyzje i właśnie wybrać kraj, z którego będą pochodzić te systemy. Tutaj jeszcze kwestia offsetu, ale myślę, że to nie jest temat właściwie na dzisiejsze spotkanie. I no, państwo polskie wzmacnia. Ale jeszcze jedna kwestia, o której chyba nie mówiliśmy. Stany Zjednoczone bardzo dużą uwagę poświęcają Europie Środkowej. Proszę zobaczyć, właściwie od no, rządów Baracka Obamy można powiedzieć, że Stany Zjednoczone zmieniły no, przynajmniej o te 90 stopni swoje działania względem państwa polskiego. Już można było powiedzieć, że pod koniec rządów prezydenta Obamy Stany Zjednoczone zaczęły zmieniać swoją politykę wobec Rosji, ale wobec również krajów Europy Środkowej. W 2014 w Walii, a później potwierdzono to w Warszawie w 2016 roku na szczycie państw NATO, że kraje takie jak Stany Zjednoczone wyślą na tą tak zwaną wschodnią flankę dodatkowe oddziały. I rzeczywiście na teren państwa polskiego przybyła, co prawda rotacyjnie, brygada wojsk amerykańskich. I to w pewien sposób podniosło bezpieczeństwo państwa polskiego. Dlaczego? Dla
dlatego, że jeżeli nasz kraj, hipotetycznie oczywiście, zostanie zaatakowany, to tego naszego, ten nasz kraj będzie również broniony przez żołnierzy amerykańskich. Oni również tutaj będą, no i chcąc nie chcąc, no muszą walczyć. Przepraszam za takie może stwierdzenie, które mówi, że muszą. Po prostu w wojnie często pociski padają nie tam, gdzie się chce i mogą być na przykład zaatakowani żołnierze amerykańscy i żołnierze amerykańscy odpowiedzą ogniem i to w pewien sposób no, jest jasne, jeśli chodzi właśnie o kwestie wojskowe. I wracając już do tematu, obecność wojsk amerykańskich nie tylko tutaj na Dolnym Śląsku, ale również na przykład na Mazurach, w Toruniu, również przecież baterie Patriot przemieszczają się. Można powiedzieć, że to zwiększa naszą, nasze poczucie bezpieczeństwa, nasz potencjał. Ale również Amerykanie, no i niektóre kraje, na przykład Kanada, wysłały swoje oddziały również do krajów nadbałtyckich. Dlaczego? Kraje nadbałtyckie czują się jeszcze bardziej zagrożone niż Polska. Kurwa, to dziadostwo z tą reklamą, wiesz? Polska, no, tutaj granicy. Co za dziadostwo z tą reklamą, wiesz? Ale mnie to denerwuje, no do cholery jasnej, no. Piątek i niedziela i z tą reklamą, no. Ale to oni sobie podkopują, bo od razu widać, że nikt nie chce słuchać tego, co oni mówią, a chcą zarobić na reklamie. Zobacz, jak pięknie tu w Radiu Maria opowiada. No zobacz, do rzeczy, profesor, szkoła, potrzebne, ludzie ciekawi są. A ta reklama, że lek na robaki 200 zł, bo byś 400 zapłaciła, to szybciej kupuj, a oni sobie prędzej zarobią. Na przykład wysyłają rotacyjnie jako osłonę swoje myśliwce, a na Łotwie stacjonuje polski kontyngent wojskowy, polskie czołgi PT-91 Twardy, więc no, my też dbamy o bezpieczeństwo krajów nadbałtyckich. Również Polacy wysłali swój kontyngent do Rumunii. Też właśnie tam stacjonują polskie wojska, więc no, to też ma taki wymiar. Stany Zjednoczone również zastanawiają się nad rozmieszczeniem w Polsce, no po tych ostatnich rozmowach, nie rotacyjnych, ale już na stałe, wojsk, no w sile, nie wiem, brygady, być może dywizji, ale już na stałe właśnie na terytorium Polski. Ten pomysł, ten właśnie prezydenta Dudy, żeby nazwać główną bazę chyba wojsk amerykańskich Fort Trump, prawda, to rzeczywiście z jednej strony no, taki wybieg bardziej medialny, ale z drugiej strony no, na pewno Trump poczuł się dowartościowany tym stwierdzeniem. Zawsze, tak, bo nieraz przypisuje się takie... oczywiście ja nie wchodzę w intencje, bo ich nie znam. Mogę tylko polegać na słowie, które jest wypowiadane. Natomiast no, właśnie podkreśla się to, że chodziło o połechtanie pana prezydenta USA. Natomiast wydaje się, że skutek jest bardzo ciekawy w zakresie no, zmultiplikowania tej informacji i pokazania tego, że jednak jest jakiś problem w tej części Europy, że ta część Europy... Trump poczuł się dowartościowany. Co ten Fort Trump ma tam stanąć, tak? Jakkolwiek on się będzie nazywać, ale ta nazwa przyciągnęła uwagę mediów.